Witamy Państwa serdecznie z Głogówka. Dr Piotr Bujak, burmistrz Głogówka. Witam serdecznie, witam Pana Wojciecha, witam naszych widzów. Panie burmistrzu, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o wielu kwestiach, ale bardziej interesuje, myślę, wszystkich Pana życie osobiste, na ile można się o tym dowiedzieć, bo to, jak Pan pracuje, to pewnie widać w gazetach i widać w telewizji różnego rodzaju, ale i mało ludzi wie, co u Pana w środku gra, co Pana inspiruje do tego, do tych super działań, które Pan robi. A zadaje Pan bardzo trudne pytanie, już nie, na sam początek. Nikt mi takiego nigdy nie zadał. Niechcący, ale dziękuję. Ale postaram się odpowiedzieć. Generalnie na tej płaszczyźnie mojego życia osobistego ja mam taką dewizę, że staram się je trzymać na boku od tych spraw politycznych, od tych spraw samorządowych, bo swoje życie osobiste traktuję jako swój azyl, jako taką sferę, do której lubię wracać po pracy, po godzinach i odpocząć. Otworzyć dobrą książkę, zobaczyć jakiś film, czasem pojechać na mecz, czasem po prostu pospacerować. Bardzo lubię spacerować, czasem nawet w samotności myśleć, zbierać myśli. To działa niezwykle inspirująco. Ja nie mieszkam w mieście, mieszkam na wsi. Od urodzenia mieszkam na wsi i tam się też wychowałem. I jestem przyzwyczajony do tego spokoju. Lubię wracać w to spokojne miejsce. Nie mam ruchu samochodów pod oknami. Mogę wyjść, mam swój ogródek, swoją przestrzeń. Tam się odnajduję, tam mam takie miejsce naprawdę, w którym można pozbierać myśli, można się zastanowić. A jak potrzebuję miasta, to zawsze mogę wyjechać do miasteczka Głogówka, a jak jeszcze większego, to mogę sobie stopniowo tutaj szukać wrażeń. Ale ciekawostka, chociaż szanuję to bardzo, nie lubię Warszawy i wszystkich innych wielkich miast. Nigdzie nie jest mi tak dobrze, jak w moim Grublinie, w gminie Głogówek, na ziemi prudnickiej. No to jest właśnie pięknie. To jest taka charakterystyka. Mówią, że jak człowiek jest żądny przygód, to jedzie do dużego miasta po to, żeby szybko zrozumieć, że jednak dobrze mu w tym mieście, które zna. No mi wystarcza doba, żeby to zrozumieć i żeby wrócić i docenić to, czego często nie doceniamy, bo my nie doceniamy tego potencjału, który jest w nas. Właśnie ostatnio rozmawiałem z młodymi ludźmi, macie tutaj liceum też w Głogówku. Jest takie przeświadczenie, że młodzi ludzie chcą uciekać z takich małych miast, ponieważ nie widzą tu perspektyw i tak dalej. Jak pan burmistrz, jaką radę dałby młodym ludziom? Tak jest, mamy zespół szkół i tutaj niestety pojawiają się pewne trudności w naborach do tych klas licealnych, bo młodzież szuka innych ośrodków, takich jak Kędzierzyn, Prudnik czy Krapkowice. Natomiast na pewno w Głogówku warto zostawać, w Głogówku warto mieszkać, w Głogówku warto podejmować pracę. Są u nas niezłe miejsca pracy, miasto jest także bardzo przyjazne. Co więcej, my w tej chwili opracowujemy strategię rozwoju gminy Głogówek. I jako nadrzędny cel w tej strategii postawiliśmy sobie uczynienie w perspektywie kilku lat z Głogówka miejsca dobrego do życia. Dobrego do życia dla młodych ludzi, ale patrzymy tutaj także w kierunku osób starszych, bo diagnozujemy pewien problem. Jednak z naszego terenu sporo osób, które moglibyśmy powiedzieć, że reprezentują pokolenie średnie, wyjechało za granicę. No niestety tam łatwiej się kiedyś żyło, dzisiaj być może też zależy, kto to ocenia. I zostało nam sporo osób starszych, którymi się należy zaopiekować. Na to będziemy na pewno zwracali też baczną uwagę. Z jednej strony chcemy, żeby młodzież u nas zostawała, ale z drugiej strony zależy nam na tym, żeby te osoby starsze, które zostają, miały jak najlepsze warunki do życia u nas. Ale tutaj patrzę też w kierunku przede wszystkim mieszkańców wiosek, bo w mieście jeszcze można sobie jakoś poradzić. Jest przychodnia, jest dom dziennego pobytu dla seniorów, są sklepy, a na terenach wiejskich, chociażby w takiej wiosce, w jakiej ja mieszkam, obserwujemy to, że znikają sklepy, coraz trudniej jest się skomunikować. Ten PKS jeździ jak jeździ, niestety za mało jeździ, no ale to wszystko jest kwestia oczywiście ekonomii i tam chcemy docierać. Chcemy też docierać do tych właśnie ludzi na uboczu. Ja myślę, że to jest miód na uszy ludzi, którzy mają świadomość tego, gdzie się znajdują, mając taką osobę za sterami miasta, która jest wrażliwa na to. To z jednej strony jest miód, ale ja bym nie chciał, żeby to tylko był miód, czy jak to się mówi często w opinii publicznej, makaron nawijany na uszy. Za tym muszą iść konkretne czyny, za tym muszą iść konkretne też działania i tutaj zaczynamy się na to otwierać, chociażby planujemy zwiększenie czy poprawę jakości usług opiekuńczych, które świadczymy, bo proszę sobie wyobrazić, że do tej pory na terenie gminy Głogówek trudno jest o zatrudnienie opiekunki dla starszej osoby mieszkającej na terenie wiejskim. Te problemy musimy rozwiązywać i myślę, że już w przeciągu najbliższego czasu będziemy mieli na to skuteczną odpowiedź. Ale martwi mnie coś jeszcze innego, bo musimy oprócz tego, że oczywiście dostarczać tych usług, ale przełamywać też pewne bariery mentalne.
Myśmy zaproponowali nieodpłatny dowóz do domu dziennego pobytu dla seniorów, niezwykłego miejsca, miejsca aktywizującego, miejsca zapewniającego ciekawe formy spędzania czasu mieszkańcom terenów wiejskich. Niestety póki co odzew jest słaby, ale ja to rozumiem. Ci ludzie, tak jak mówię, mają swój ogródek, mają swoje obejście, mają swoje zajęcia. Ale trafimy też do nich i będziemy na pewno działali w taki sposób, żeby te formy spędzania czasu im zapewnić. Ciekawe, czy to nie jest tak, że my teraz przygotowujemy to na naszą przyszłość, która tak czy inaczej nas wkrótce spotka. My już będziemy z tego korzystać pewnie. Na pewno. Demografia jest nieubłagana. Demografia, oczywiście te trendy należy dążyć do tego, żeby zmieniać, ale z perspektywy gminy czy powiatu trudno będzie to robić. To należy robić z perspektywy centralnej i tutaj potrzebuję głębokiego przemyślenia pewnych tych procesów. My w Głogówku, w gminie Głogówek staramy się wspierać wszystkich, tak jak mówimy, od starszych po młodszych. Prowadziliśmy chociażby taki produkt jak głogóweckie becikowe. Rodzi się dziecko i rodzice mają prawo przyjść do nas i wtedy przyznajemy taką niewielką, bo 300-złotową wyprawkę, ale to na te pierwsze podstawowe artykuły zupełnie wystarcza. To jest taki nasz gest, to jest taka nasza ręka wyciągnięta w stronę nowego mieszkańca naszej gminy. I tutaj tak dyskutowaliśmy z samorządowcami, z mieszkańcami. Ktoś ostatnio mi nawet zarzucił, patrz, wprowadziłeś głogóweckie beciekowe i nie odwróciłeś demografii. No. Ale ja nie chciałem demografii odwracać. Kto za 300 zł odwróci demografię? Tak? No, to znaczy, to jest jedna rzecz, w ogóle co to za zarzut. Że... Ja chcę być z gestem dla naszych mieszkańców. Chcę wyciągnąć im rękę, powitać tego nowonarodzonego mieszkańca gminy Głogówek na świecie w ten sposób i ułatwić w jakikolwiek symboliczny sposób ten start. Tak, o to chodzi. I to też jest ta kwestia, o której mówię. To jest stworzenie dobrych warunków do życia i to jest stworzenie przyjaznej atmosfery wokół samorządu. Zdecydowanie takie mniejsze miasta mają niesamowity urok. Tutaj z jednej strony nie ma tej anonimowości, którą mamy w wielkim mieście, ale jednocześnie co za tym idzie, mamy bliskość ludzi, których znamy, więc trzeba może zapracować na swoją reputację w danej społeczności lokalnej, ale to niesie ze sobą tak wiele benefitów, że... Jesteśmy miastem kompaktowym, tak? Tutaj wszyscy się znamy, gminą kompaktową nawet, bo ja to zawsze podkreślam, nie można Głogówka zawężać do miasta. To jest oczywiście miasto, ale nasza gmina to także wspaniałe sołectwa, gdzie wszyscy się znamy, lubimy, szanujemy. Tutaj naprawdę pomocna dłoń od sąsiada to jest zjawisko powszechne. Idziemy ulicą, spotykamy mnóstwo znajomych, wymieniamy uśmiechy, pozdrowienia. Ktoś może powiedzieć, że ten brak anonimowości jest niefajny, ktoś może szukać tego zgiełku wielkiego miasta, tak. Ale jak się tutaj dłużej pożyje, jak się tu pomieszka, to zauważa się, że to ma naprawdę same dobre strony. Czuje się tą miłość taką społeczną, nie? Coś, co zanika zupełnie w dużym mieście. Powiem tak, często narzekamy na to, jakie jest nasze społeczeństwo, takie w wymiarze ogólnym, że jest skonfliktowane, podzielone, ale jak przychodzi do realizacji wielkich projektów, to my jesteśmy razem. I to nie są zrywy, tylko jesteśmy w stanie naprawdę rzeczy duże, rzeczy ambitne robić. Ja widzę to w takich trudnych chwilach, bo naszą gminę czasem nawiedzają powodzie, podtopienia, zalania. Właśnie widziałem poziom rzeki, trochę się podniósł, ale to nie jest chyba alarmowe. Nie? Rośnie, ale na ten moment to nie stanowi zagrożenia, ale to jest taka pora, gdzie mogą pojawić się te wystąpienia. Ta woda występuje i wtedy ręka w rękę, chociażby nasi strażacy ochotnicy, ale też mieszkańcy sobie pomagają. Ta solidarność jest piękna i niesamowita.